krótka historia Chin. Taki początek, można powiedzieć, człowieka współczesnego na terytorium Chin to 35 tysięcy lat temu. Przed Homo sapiens, który właśnie wtedy się pojawił, na terytorium Chin był Homo erectus. 10 tysięcy lat temu rozpowszechnienie się rolnictwa na terenie Chin. Wówczas na większej ilości terytorium Chin panowały lepsze warunki klimatyczne niż obecnie. Pierwsze kształtowanie się państwa to 1750-1650 lat przed naszą erą i dynastia Shang. Po niej nastąpiła dynastia Zhou, zachodnia 1122-770 lat przed naszą erą, wschodnia 770 lat, 256 lat przed naszą erą. Jest to okres, kiedy można powiedzieć, zaczął kształtować się system feudalny, powstawały księstwa lenne. Największych, najważniejszych władców zaczęto wówczas tytułować tytułem Syna Nieba. Jest to taki początek państwowości, już takich struktur o wiele bardziej mocnych, jednoczących terytoria. Od 475 do 221 roku panowała epoka walczących królestw i była to epoka wielu, naprawdę dużej ilości niezależnych królestw, państewek, które, tak jak sama nazwa wskazuje, cały czas ze sobą walczyły. Nie można mówić, że w tym okresie były Chiny jako jeden organizm państwowy, tylko cała masa królestw, które z sobą walczyły, zajmowały swoje terytoria. I przez te ponad 250 lat okres prawie cały czas walk. 221 rok do 207 to dynastia Qin. W 221 roku państwo Qin władzę zdobył tam Zheng. 246-210 rok przed naszą erą. Podbił po prostu on te wszystkie księstwa, królestwa i stworzył on jeden duży organizm państwowy. Sam koronował się na pierwszego cesarza Qin Shi Huanga. Wprowadził, co najważniejsze, wszędzie na całym terytorium, gdzie panował, to samo prawo, te same przepisy, te same wagi, długości i dzięki niemu ten organizm Chin, który później wielokrotnie był dzielony na różne królestwa, rozbijany, to jednak dzięki tym, można powiedzieć, jednym miarom, jednym prawu, niejako tworzył jedno państwo, taki jeden organizm, chociaż podzielony bardzo często, to jednak to wszystko trzymało się, można brzydko powiedzieć, kupy. Po jego śmierci dynastia Han, 206 rok przed naszą erą, aż do 202 roku naszej ery. Jest to początek takiej dosyć mocnej dynastii. Początek to Liu Bang i dzielimy tą dynastię Han na dynastię wcześniejszą od 206 roku przed naszą erą do 6 roku naszej ery. Później krótki okres uzurpacji Wang Manga od 9 do 23 roku i później dynastia późniejsza 25-220 rok i końcowy ten okres to mocne osłabienie państwa. Jest to też początek w czasie dynastii Han feudalizmu biurokratycznemu, który dotrwał aż do 1911 roku. W 64-67 roku na terytorium Chin przybyli misjonarze buddyjscy. 220-265 rok, epoka Trzech Królestw. Po prostu na gruzach po dynastii Han istniały trzy królestwa. Rok 265-420, okres zjednoczenia, panowała wówczas dynastia Jin. 420-589, epoka dynastii południowych i północnych. Jest to ponowny okres rozbicia Chin.
589-619 rok, dynastia Sui. Buddyzm stał się religią państwową. Rozbudowano Wielki Mur. Budowa Wielkiego Kanału, takie duże inwestycje. Ale niestety po niej nastąpił lekkie osłabienie. Kolejną dynastią, rok 618-907, dynastia Tang. Znowu potężny rozkwit gospodarczy i terytorialny. Niestety w końcowym okresie dynastii Tang duża ilość powstań, walk wewnętrznych, prześladowanie buddystów i to mocno osłabiło państwo. Później właściwie rozpad i okres 5 dynastii i 10 królestw. Od 907 do 960 roku, jak sama nazwa wskazuje, to wszystko było mocno podzielone, dużo władców, duże osłabienie. W 960 roku początek dynastii Song, która panowała do 1279 roku. Powolne jednoczenie, ale nie do końca udane. W tym okresie nastąpiło bardzo dużo odkryć. Proch, kompas, ruchoma czcionka to niektóre z nich. W 1227 podbój przez Mongołów, państwa Taugutów. 1234 rok podbicie Dżurdżenów. A całkowity podbój przez Mongołów to właśnie 1279 rok i początek dynastii Yuan, która panowała do 1368 roku. W 1271 roku Kubilaj ogłosił się cesarzem właśnie Chin. Mongołowie rządzili za pomocą chińskiej biurokracji, więc ta biurokracja cały czas miała się bardzo dobrze. W wyniku powstania i wypędzenia Mongołów zapanowała dynastia Ming od 1368 do 1644. Pierwszym rządzącym wówczas był Hongwu. W 1405 do 1433 był to okres wielkich wypraw morskich Zheng He, Indie, Morze Czerwone, Wschodnia Afryka. W 1557 roku na terytorium Chin dotarli Portugalczycy, założyli enklawę w Macao. W 1624 roku Holendrzy osiedlili się na Tajwanie, w 1637 Anglicy w Kantonie. 1644-1911 to dynastia mandżurska, Qin. W tym czasie największe terytorium, ale władze, tak jak sama nazwa wskazuje, rządzili Mandżurowie. Mieli oni władzę absolutną w podbitych Chinach, no i często traktowali terytorium Chin jako teren podbity, co niejako było prawdą. Żeby zmniejszyć wpływy europejskie, które stawały się coraz większe, zaczęto ograniczać handel, ale potrzeba na jedwab, porcelanę, herbatę spowodowało, że doszło do wojen opiumowych. Po prostu Wielka Brytania, żeby nie tracić, dobrze zarobić, zaczęła sprzedawać do Chin opium. W dużej mierze wzrosło to spożycie opium w Chinach. Ten poziom opium był naprawdę potężny. Ilość narkomanów była przerażająca i władcy Chin, ci mandżurscy władcy Chin, chcieli w jakiś sposób zareagować i zablokować ten opium. W ten sposób doszło do pierwszej wojny opiumowej, przegranej z Wielką Brytanią przez Chiny. 1839-1841, a 29 sierpnia 1842 roku został zawarty traktat mankiński. Hong Kong trafił do Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania mogła handlować z Chinami dalej tym opium. 1850 rok to jest powstanie chłopskie Taipingów.
Druga i trzecia wojna opiumowa, 1860 rok, Wielka Brytania wkracza do Pekinu z pomocą Wielkiej Brytanii i Francji, stłumienie powstania Tajpingów. Koniec XIX wieku to podział Chin na obce strefy wpływów. W 1898 roku wybuch powstania Bokserów. 1901 rok to interwencja Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Rosji, Włoch, Austro-Węgier i po prostu to powstanie stłumiono i dalej Chiny były, można powiedzieć, kierowane przez państwa zewnętrzne. W 1911 roku doszło do rewolucji Xinhai i 29 grudnia 1911 roku proklamowano Republikę Chińską. 12 lutego 1912 roku to detronizacja tej dynastii mandżurskiej. Wówczas doszło do okresu walk o władzę, do podziałów państwa. Spadek wpływów europejskich, utrzymanie się wpływów japońskich i Stanów Zjednoczonych. Lata 20 i 30 to wojny domowe. 1937 rok to początek wojny chińsko-japońskiej, która trwała aż do 1945 roku. Potężne straty w chińskim społeczeństwie. 1946-1949 rok, walka o władzę, zwycięstwo komunistów i 1 października 1949 roku Mao Zedong proklamuje Chińską Republikę Ludową. W 1950 roku wkroczenie do Tybetu, 1950-1953 wojna koreańska, gdzie Chińczycy mocno wspierali Koreę Północną. W 1960 roku doszło do rozłamu z ZSRR. 20 października, 21 listopada 1962 roku wojna chińsko-indyjska. 1966 rok to rewolucja kulturalna, a 1972 rok wizyta Richarda Nixona, po której zaczęły następować pewne zmiany. Więc potężny okres historii, o którym można by nakręcić 100 materiałów i by było za mało, ale to takie przybliżenie Chin. My traktujemy te Chiny jako jedność, jako jeden naród, który był nierozerwalny od tysięcy lat, ale jak widać w rzeczywistości często dochodziło do podziałów. Władza nie zawsze, a raczej coraz w długim okresie tego państwowości chińskiej należała do innych, czy to państw, czy też składowych Chin, więc ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa i tak jak wspomniałem, 100 materiałów byłoby o niej mało. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceniania, skomentowania, zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia ponownie.